Postępy uruchamiania układu z przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Mechanicznie już wstępnie pierwsze moduły najważniejsze mam podłączone, czyli ta ogólna płytka z mikrokontrolerem, do niej wyświetlacz do wyprowadzania wartości zmiennych. No i sam najważniejszy pacjent, ten przetwornik na dodatkowej płytce, tu zasilanie po bokach, jedna linia zegara, impulsów zegara, druga linia danych obustronna, to ten najważniejszy pacjent, przetwornik na płytce przejściowej na większy rozstaw wyprowadzeń, żeby to się dało ręcznie jakoś przylutować do układu. Do wejść przetwornika dołączyłem suwaki tych dwóch precyzyjnych potencjometrów do ustawiania różnych napięć na wejściach przetwornika. I wstępnie już wygląda na to, że mam odpowiedź przetwornika na wysłanie mu adresu. Tu jego adres, pierwsze 4 bity to jest identyfikator tego rodzaju przetwornika, następne 3 bity to jest jego adres, w jego przypadku to jest 100, no i ostatni bit, jedynka, że jest to byte zapisu. Start i stop całej procedury. No i na oscyloskopie tak to wygląda. Impuls startu trochę szerszy, następnie te 4 bity adresu, 4 bity rodzaju urządzenia tego przetwornika, 3 bity adresu, 100. No i najważniejszy, 8 bit, jedynka, że jest to zapis, i najważniejszy 9 dodatkowy bit, kiedy przetwornik ma wysłać potwierdzenie, że jest ok, albo że nie. No i w tym przypadku dał 0, czyli to jest jego potwierdzenie, że odebrał, adres się zgadza. A i dalej jeszcze dla porządku ten impuls stopu. A więc droga już jest przetarta. Następny krok, a mam nadzieję, że to już będzie formalność, nauczyć się odczytywać dane wartości napięcia po tym, jak przetwornik włoży te wartości do rejestrów. W jego przypadku najszybciej to jest 240 pomiarów na sekundę. A to w trochę mniejszej rozdzielczości, a w maksymalnej rozdzielczości 16 bitów to bodajże jest 15 pomiarów na sekundę. Zobaczymy, jaka rozdzielczość będzie tutaj wystarczająca i jaka potrzebna.